pierogi, krokiety, naleśniki, a nawet dużo, dużo więcej. W menu spółdzielni socjalnej Nie Jesteś Sam znajdujemy tradycyjne polskie potrawy. Przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą osoby bezrobotne i niepełnosprawne, funkcjonuje w Nidzicy od zaledwie 2 miesięcy i już ma wyrobioną renomę. Jeszcze nie tak dawno spółdzielcy nie widzieli perspektyw na lepsze jutro. O pracę było trudno, alternatywą było dofinansowanie na otworzenie własnego biznesu i udało się. Unijne środki zostały przyznane. Było powiedziane, że 20 tysięcy na członka spółdzielni, dostaliśmy niecałe 18 na członka spółdzielni, co wcale też nie jest tak mało. Spółdzielnia liczy sobie 6 osób. Zasięg działalności to powiat nidzicki, a cel numer 1 to przede wszystkim aktywizacja niepełnosprawnych. Ja od 8 lat siedzę na tym wózku i przekonałam się, że osoby niepełnosprawne są całkowicie wykluczone z rynku pracy. Nikt nie chce ich przyjąć do pracy, bo nie wiem, czy boi się odpowiedzialności, czy może uważa, że jak jest osoba na wózku, to niekoniecznie jest sprawna intelektualnie. Pewnie też tak to się ludziom kojarzy. W naturze Polaka ciągłe narzekanie, ale faktem jest także, że lubimy dobrze zjeść. Członkowie spółdzielni postanowili to wykorzystać, wzięli sprawy w swoje ręce i otworzyli własny interes. Kulinarny biznes to same korzyści i dla spółdzielców, i ich klientów. Za to świetnie się uczy.